Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny dzień Wielkiego Postu. Dzisiaj jestem sama, ponieważ Witek wraca z Seminarium Wiary Zakopanego. I troszeczkę czasu to zajmuje. Życie, nasze życie. Czwartek, dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. 32 rozdział, wersety 7-14. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Ja, słuchajcie, Mojżesz jest dla mnie numer jeden. W Starym Testamencie jest naprawdę niesamowitym człowiekiem. Jak zaczęłam zgłębiać jego historię od Księgi Wyjścia, analizować, i to, co mnie najbardziej dotyka w Mojżeszu, do dzisiaj zachwyca, to jego relacja z Bogiem. To, w jaki sposób Mojżesz mówił do Boga. Jest to dla mnie tak niesamowite. No, Mojżesz był wtedy, tak, u Pana, i Pan rzekł do niego: stąp na dół, bo mój lud uczynił sobie cielca, czyli jak bardzo szybko odszedł od Boga, jak łatwo i szybko można zastąpić Boga czymś innym, kimś innym. I to pokazuje to słowo. I myślę, że też spełniają się tutaj słowa Pana Jezusa, który mówił: czuwajcie. Naprawdę cały czas czuwajcie, bądźcie czujni. Nie dajcie się zwieść, cały czas czuwajcie. I to słowo to pokazuje, że trzeba być naprawdę takim bardzo czujnym wokół świata, w którym jesteśmy. Mamy bardzo dużo spraw. Ja ostatnio żyję przez ostatnie 10 dni jakby cały czas do tyłu, w sensie nie nadążam za bieżącą godziną, za bieżącym czasem, bo sprawy, które są, trzeba je ogarnąć, i cały czas żyję właśnie jakby do tyłu. I tak sobie dzisiaj wracałam do domu i myślałam: mówię, Panie, tak naprawdę z tego zabiegania, ile ja poświęciłam Tobie czasu, jak dużo czasu z Tobą spędziłam. I oczywiście cały czas też się modlę, jadę w autobusie, modlę się, idę ulicą, modlę się, rano sprzątam, modlę się, ale wiem, że te ostatnie przynajmniej 3 dni były takim czasem, gdzie zabrakło mi takiej mojej modlitwy, takiego właśnie głębokiego spotkania z Bogiem, jakie też miał Mojżesz. Niesamowita jest ich też ta rozmowa. Rozmawiają jak przyjaciele. No, Bóg informuje: no, Twój lud. A Mojżesz mu odpowiada: Twój lud. Twój lud. Dlaczego Egipcjanie mają mówić, że to, że Ty jesteś takim Bogiem, który specjalnie ich wyprowadził z tego Egiptu, i żeby ich tam wyniszczyć. I w taki sposób Mojżesz mówi do Boga: dlaczego się w ogóle, Panie, denerwujesz na to? I będą źle o Tobie mówić. Inne ludy będą źle o Tobie mówić. A Ty przecież obiecałeś swoim, moim poprzednikom, o tak, przodkom moim, tak, Abrahamowi, Izaakowi, Izraelowi, że i będzie całe to potomstwo liczne jak gwiazdy.
i cała ziemia będzie im oddana, potomkom, i posiądą ją na wieki, na wieki. A teraz Pan miałby zniszczyć ten lud. I Mojżesz bardzo w tak bezpośredni sposób mówi do Boga: odwróć zapalczywość, zaniechaj zła, wspomnij na Abrahama. Bardzo to jest takie bezpośrednie w stosunku do Boga. Mojżesz, ja uczę się od Mojżesza tego, jak modlić się, jak jego modlitwa była skuteczna. Bóg go słuchał, on też słyszał Boga. No to jest w ogóle wyjątkowa postać. Natomiast sama jego postawa, to w jaki sposób rozmawiał z Bogiem i w całej też swojej pokorze i uniżeniu przed Bogiem, potrafił z innego miejsca rozmawiać z Bogiem. I wiecie, szukam tego miejsca. Szukam właśnie takiego miejsca w moim życiu, w tej relacji z Bogiem, z którego mogłabym w taki sposób rozmawiać z Bogiem. Mnie dzisiaj to dotyka. Najbardziej. Wiem, że... No i ta czujność. Też ta czujność serca, żeby nie sprzeniewierzyć się, że przypadkiem sobie nie stworzyć, nie postawić, nie ulepić kogoś, czegoś, co mogłoby zająć miejsce Boga. Bo Bóg jest jeden, jedyny i nie ma innego. I to dzisiaj z tego słowa mi wychodzi właśnie czujność, głęboka relacja z Bogiem i bycie z Nim w takim miejscu, żeby można było z Nim tak rozmawiać. Przepiękna relacja. Amen. Psalm 106. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali bożkom ulanemu ze złota. Zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec. On wstawił się do niego, aby odwrócić jego gniew niszczący. Dalej historia Mojżesza, który też wychodzi z tego, i to w historii Mojżesza też jest objawiony, kim on też jeszcze był. I tutaj psalm dzisiaj pokazuje jego jako właśnie wstawiennika. Czy to pierwsze słowo też tak, pierwsze czytanie też go tak pokazuje, ponieważ on zaczął z Bogiem rozmawiać i wstawiać się za swoim ludem, też za ludem Boga. Ale też ten lud był mu bliski. I tutaj w psalmie też mamy to, że Mojżesz też był wstawiennikiem w sprawach ludu. I takim wstawiennikiem, który był bardzo, cieszył się taką Bożą przychylnością, takim Bożym błogosławieństwem, Bożym wysłuchaniem. To jest dla mnie też takie przepiękne, by być takim skutecznym wstawiennikiem. I jeżeli ktoś z Was posługuje modlitwą wstawienniczą, to myślę, że dzisiejsze słowo i postać Mojżesza są dla nas też wyzwaniem do tego, by być właśnie takimi wstawiennikami u Boga, w taki sposób się też wstawiać skutecznie, bo tak bardzo dużo ludzi cierpi. Naprawdę jest to tak smutne, te historie o cierpieniu. To są historie cierpiących ludzi. I często myślę o tym, że brakuje mi wiary, jestem słabym wstawiennikiem. Ja się nie poddaję, oczywiście to nie poddaję się, ale wyciągam takie wnioski, no, zdrowe wnioski po to, żeby się rozwijać. Ale też bardzo podoba mi się też to właśnie wołanie dzisiaj. Takie złożenie: pamiętaj o mnie, Panie. Pamiętaj o mnie, Panie, i przyjdź mi z pomocą. Jak ja już nie domagam się modlić, by się wstawiać. Tyle modlitw, tyle próśb piszecie pod antidotum i my też je omadlamy, też się o nie modlimy. Jak ktoś z Was pisze świadectwo, to naprawdę chwała Bogu, bo to Bóg czyni te wielkie rzeczy. To się dzieje, ale tego jest mało. Ja chcę więcej. Ja na pewno chcę więcej. Ale zobaczcie, też tutaj jest taka podpowiedź dla nas, dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy wstawiennikami, czy nie, dla rozwoju takiego duchowego, osobistego. Pierwsza zwrotka jest taka, ona jest mocna. U stóp Chorebu zrobili cielca, pokłon oddawali
Bożkowi Olanemu złota zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. No to pokazuje też tą naszą postawę w modlitwie i takie naprawdę ja sobie sprawy długo nie zdawałam z tego, jaki Bóg jest święty i do czego też mnie zaprasza i jak ja potrzebuję oczyszczenia. Oczyszczenia, żebym w swoim życiu, w codzienności widziała moment, kiedy zamieniam swoją chwałę, czyli zamieniam chwałę Boga. Zamieniam Boga, bo tutaj chwała jest wielką literą. Zamieniam Boga na coś, co jest przyziemne. Nawet na stworzenie, to też nie jest Bogiem. I jak bardzo też ja dalej muszę być taka czujna, ale też i poddana oczyszczeniu. Panie, oczyść mnie, abym właśnie była czujna, by nie oddawać pokłonu Bożkowi, by nie ufać czemuś, komuś, jeżeli to nie jesteś Ty. Jeżeli to nie jesteś Ty, tylko Bogu. Czasem, wiecie, można, no ja mam takie doświadczenie, nie wiem jak Wy, ale że mogę wierzyć własnym siłom, temu dam radę, przecież jestem taka silna, no i nawet, wiecie, taka pokusa przychodzi, przecież jestem silna w Panu, ja tutaj znam Słowo, modlę się, jestem w relacji z Bogiem, ja jestem taka silna, no to też potrzebuję oczyszczenia, to też potrzebuję oczyszczenia, już miałam takie sytuacje, że Bóg mi pokazał, że to też może zamienić Jego miejsce i Panie, poddaję się temu Słowu, abyś mnie oczyszczał. I Duchu Święty, chroń nas też właśnie przed tym, abyśmy mieli przed oczami chwałę Bożą. Wiecie, bo to pomaga, jeżeli my przed oczami codziennie mamy Boga, mamy chwałę. Dlatego tak często jest właśnie szukaj Jego oblicza, oblicza, oblicza Pana, oblicza Pana. Mieć przed oczami cały czas Boga. I to naprawdę diabeł ma no, utrudnioną taką sytuację, żeby nam wcisnąć przed oczy teraz coś innego. Nie? Więc też trzeba może się zastanowić i przyjrzeć temu, na co ja dzisiaj patrzę. Co jest przed moimi oczami najbliżej? Co zajmuje moje myślenie, serce? Nie? Co takiego? Sytuacja, osoba, wydarzenie, rzeczywistość, przestrzeń jakaś. Co najbardziej teraz zajmuje miejsce? No bo zawsze pierwszy jednak przed twarzą powinien być Pan. Wszystkie rzeczy dalej, bo przez Niego też patrząc na te inne sytuacje, my widzimy inaczej i podejmujemy w inny sposób działanie i w ogóle mamy podejście inne do tych spraw. Nie? Jest wolność. Wolność. Wszystko inne. Każdy Bożek zabiera wolność. Amen. I mamy dzisiaj przepiękną aklamację z Ewangelii Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. No i to jest właśnie Boża miłość. Bóg ciągle przesuwał, tak poszerzał tę miłość. Jeszcze to dla nich zrobię, jeszcze to, no jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tyle rzeczy, poślę tyle ludzi, dam im tyle zwycięstwa, osiągną tym ziemię, miejsca, pokój, relacje, jeszcze to, jeszcze to. I Bóg doszedł do punktu, w którym dał swojego Syna. Dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, Bóg tak umiłował Ciebie, że dał swojego Syna za ofiarę. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Tak wielka miłość. To jest rzeczywistość, która nie jest niezrozumiała dla mnie. No. Ja nią żyję, dziękuję Bogu, uwielbiam Boga, ale stając tak w szczerości, jest to dla mnie niepojęte, zadziwiające. Jak wielka jest to miłość, jak przekraczająca jest to miłość, absolutnie wszystko. A dla każdego z nas jest ten wielki dar. Bóg jest niesamowity. Amen. Chwała Panu. I wiecie, każdy jest właśnie do tego zaproszony, bo tu jest napisane, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Każdy. Słowo Boże dzisiaj
może w tobie usuwać lęk. Może usuwać lęk. Tak spotykam wiele osób, które uważają, że no nie wiedzą, czy będą żyć właśnie wiecznie, że otrzymają to życie wieczne, że będą zbawione. No ale dzisiaj mamy, każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. I niech to słowo usuwa lęk w każdej osobie, która ma jakiekolwiek wątpliwości. Duch Święty, przenikaj tę rzeczywistość. Amen. Jan, dzisiaj Ewangelia z Jana 5:31-47. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. No, dzisiaj tak mocno mowa Jezusa do Żydów, którym pokazuje tę niewiarę. Żydzi, wykazuje im to, że oni we wszystko dookoła chcą wierzyć i przyjmować, ale samego Boga, rozpoznanie samego Boga jest dla nich tak trudne. Jest nawet dla nich to jest... No jest to nie do przyjęcia dla nich. Jest to dla nich nie do przyjęcia. I ojciec i mówi Jezus, ja mam świadectwo większe od Janowego. Tak? Są to dzieła, które dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Oni to widzieli, przecież słyszeli o tym, byli świadkami nawet naocznymi wielu cudów. A jednak nie uwierzyli w tego, którego posłał ojciec. No bo tak, wiemy, że oni mieli swoją wizję na to, jaki ma być Mesjasz, jak ma przyjść, co się ma wydarzyć. I to właśnie moje wizje, to co nawet było gdzieś tam przy psalmie mówiłam, nawet właśnie to, co stawiam sobie bardziej przed oczy, a nie samego Boga, to moja wizja, tak będzie, przysłoniła im, zobaczcie, przysłoniła im rozpoznanie Mesjasza, a zgłębiając Słowo Boże, Stary Testament, tam jest tyle zapowiedzi o Mesjaszu, tyle. I gdyby rzeczywiście przebywali bardziej z Bogiem niż z tym, co sobie gdzieś tam postawili oni sami przed oczy, stanęliby w prawdzie i oczyszczeniu, to ich serca by rozpoznałyby Zbawiciela. I dzisiaj to się też dzieje. Mamy taką rzeczywistość piękną Żydów mesjańskich, którzy się nawracają, którzy rozpoznają, studiując Słowo Boże, Stary Testament, jednak rozpoznają i przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się dzieje w Izraelu. Tak słyszałam. Dla mnie to jest takie niesamowite.
I też to rozpoznawanie, zobaczcie, to jest, nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, nie widzieliście jego oblicza, nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, któremu on posłał. Rozpoznawanie Ojca odbywa się też przez to, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli tego, którego on posłał, ale też przez słowo, które jest w nas. Słowo, które jest w nas. Słowo, które ma być w tobie, we mnie. I ono ma wypełniać swoje zadanie, co już nieraz było tutaj powiedziane w czytaniach z dnia, że słowo ma swoje zadanie i spełnia swoje zadanie i Ojciec je posyła i ono ma wrócić do niego właśnie takie wypełnione. Czyli słowo ma spełniać jakieś Boże posłannictwo w nas, nie jakieś, tylko Boże posłannictwo i objawiać nam to, co Bóg chce objawić. I przyjmowanie. I to się może nie zgadzać z rzeczywistością, w której jesteś, z tym twoim światem, który jest wokół ciebie. To się może nie zgadzać, ale to trzeba zweryfikować, czy ja jestem w świecie przebywania w Bożej chwale, czy w swojej, tak jak tutaj wytknął to Jezus Żydom, wy sobie oddajecie chwałę. Nie? Ale jednak nie przebywacie w chwale Bożej. Nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. I no dużo dzisiaj mamy zadań z tego słowa. Bycie czujnym, stawianie sobie Boga na pierwszym miejscu, tak? Przywrócenie tego właściwego porządku. Weryfikacja swojego serca. Słowo we mnie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Przebywanie w chwale Bożej. Dużo dzisiaj jest tych zadań. No to Duchu Święty, pomóż nam, abyśmy właśnie dzisiaj mogli stanąć przed Tobą, abyś też Duchu Święty wypalał w nas to, co jest nieświęte, abyś dał nam nowe widzenie. Nowe widzenie, Duchu Święty. Byśmy widzieli, tak jak widział Mojżesz, byśmy słyszeli i rozpoznawali Ciebie tak, jak rozpoznawał też Mojżesz. Aby też nasze serca nie były zatwardziałe do naszej racji, do naszych planów, do tego, jak my widzimy, jak to ma być. Bo tak nam to wychodzi, że tak będzie. Abyśmy też, Duch Święty też chroni nas przed przypisywaniem Tobie jakiejś woli, którą możemy nawet czasem uznawać za Twoją, ale nie jest to Twoja, bo Słowo Twoje nie przebywa w nas. Ale niech, Panie, to Słowo przebywa w nas, aby wydawało w nas owoc obfity, byśmy rozpoznawali Twoją wolę, by Twoja wola w nas zamieszkiwała, abyśmy czynili to, co Ty, Panie, chcesz, abyśmy czynili i abyśmy coraz bardziej stawali się tymi, kim Ty, Panie, mówisz, że każdy z nas jest. Amen. Chwała Tobie. Chwała Ci, Jezu, i zapraszam Was do tego, żeby dzisiaj to Słowo sobie przeczytać i pobyć w tym Słowie. Naprawdę pobyć w takiej ciszy. Pozwolić przejść tym tysiącu myślom, ale dojść do Bożych myśli. Amen. Pięknego dnia. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,